Offroad, nasza błotnista przygoda. Chcieliśmy się przyjechać na taki malutki, lajtowy offroadzik. Przyjechać się, bo niedługo przyjdzie zima i będzie zimno. A wtedy nawet było dosyć ciepło, ale było niestety wiecznie. Jechaliśmy sobie po prostu dróżką. Przyznam, były dziury i wyboje, więc trochę się podskakiwało. Film jest nie za ostry przez te wyboje, ale za to mieliśmy dużo śmiechu. Potem jechaliśmy i nadeszła nieplanowana niespodzianka. Oglądajcie dalej, to się dowiecie jaka. Thank you.
A tą niespodzianką okazało się błotko z dużymi dziurami. Trochę też glinne. Nie wiedzieliśmy, czy samochód przyjedzie. Jest terenowy, ale kto wie. Taka była właśnie niespodzianka. Chciało się mały offroad? No to jest dosyć porządny. Tak to już bywa w życiu. Przyznam, na pierwszy rzut oka zdaje się malutkie, troszkę błotka, malutkie dziury. Ale kiedy popatrzy się dalej, to na serio są duże dziury, a do tego błoto z gliną bardzo się lepi. No więc było tak, jak jest. Zobaczyliśmy, że jest dużo błota. I stwierdziliśmy, że się da przejechać. No wiem, że trach. I się zakopaliśmy. Pierwsza wklejka. Samochód wyjechał. Wiemy, że się da jechać dalej, ale pod samochodem całe podwozie nie jest jakoś super uformowane, a nie mamy blachy, która podtrzymuje i zabezpiecza to. A jednak samochód to samochód, maszyna nie jest niezniszczalna.
jak to robi zawodowiec. Uwaga, uwaga, naśladujcie mnie. Love is the end of this war. This is the engine of the world. Every day and every night I see your face. Every day and every night.
I see your face. There is a picture in my mind.